Witam wszystkich na relacjach i na prezentacjach Auto Import Nieporęcz. Przed nami prezentacja Mercedesa, który jest pierwszy raz w naszej ofercie, czyli model GLC w wersji coupé i w dodatku jeszcze wersja hybrydowa plug-in, czyli 350 e-coupé, dokładnie tak się ten samochód nazywa. 2017 rok sprowadzony na indywidualne zamówienie moich klientów z małym przebiegiem 106 tysięcy km i z pokaźną mocą 327 koni, napęd 4x4, tutaj rozwiązano oczywiście tak jak w każdej miękkiej hybrydzie, czyli mamy silniki elektryczne plus silnik spalinowy i właśnie tylne koła są napędzane silnikami elektrycznymi. Mercedesik, powiem Wam szczerze, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoją jakością wykonania. No i z tego Mercedes generalnie słynie i jest różnica między Mercedesem a niższymi, że tak powiem, nazwijmy to markami. Jest to marka premium i bardzo fajnie tym samochodem się jeździ. Bardzo dobrze jest wykonany w środku i fajnie jest wykonany też jego podwozie. To na tym filmie Wam pokażę. Lecimy z prezentacją właśnie Mercedesa GLC 350 e-coupé. Tak jak już mówiłem, auto z 2017 roku w nadwoziu coupé. Jeszcze są zwolennicy i tej wersji. Każdemu, że tak powiem, dla każdego coś fajnego. To jest mały SUV, odpowiednik XT60. Mamy też tutaj wersję BMW, która jest identyczna, bodajże X4 się nazywa. I tak ten generalnie samochód właśnie w tej linii nadwozia wygląda. Auto w czarnym kolorze, że to jest miękka hybryda, możecie poznać po niebieskich napisach i po niebieskich zaciskach hamulcowych. Łączna moc właśnie tutaj to jest 327 koni dokładnie. Silnik spalinowy tutaj jest dwulitrowa benzynowa jednostka i silnik elektryczny naprawdę mocny, bo tutaj jest ponad 100-konny silnik elektryczny i łączna moc tutaj naprawdę daje frajdę z jazdy tym samochodem. Auto dobrze wyposażone i z bardzo dobrą historią. Auto od pierwszego właściciela z pełnym serwisem w Mercedesie. Wszystkie, że tak powiem, faktury, wydruki mamy do tego samochodu. W ładnym stanie lakierniczym, aczkolwiek kilka poprawek lakierniczych tutaj robiliśmy. Usuwaliśmy tutaj wgniotkę na błotniku w tym miejscu i w tym miejscu u naszego dołkarza. Zostały dołożone progi zamówione przez klienta dodatkowe i został wypolerowany cały samochód plus nałożony wosk. Zostały uzupełnione odbitki na masce. Dzięki temu ten samochód się dużo lepiej teraz prezentuje niż się prezentował w momencie przywiezienia. Przejdziemy może do wnętrza, bo chcę Wam pokazać ten samochód. Jest drugi komplet kół do tego samochodu. Teraz jest na oponach letnich takie felgi i takie same felgi są na oponach zimowych. Auto jest wyposażone w hak holowniczy. Automatycznie otwierany, ale w pełni automatycznie. Zobaczcie, jak się otwiera hak w Mercedesie. W każdym Mercedesie to pokazuje, bo to naprawdę jest fajnie rozwiązane i to bardzo szybko działa. Zobaczcie, nic nie musicie robić, nie musicie brudzić rąk. Sobie zamykacie, otwieracie i to wszystko działa tak, jak należy. Hak się nam już chowa. Sobie wciśniemy, żeby nam się schował. I generalnie tak wygląda bagażnik. Bagażnik nie jest jakichś pokaźnych rozmiarów, ale pamiętajmy, że jest to miękka hybryda, także te baterie muszą być gdzieś umiejscowione. Fajne rozwiązanie to są dwa futerały i dwie oryginalne, zobaczcie, ładowarki. Tu jest ładowarka do ładowania domowego, a tutaj mamy ładowarkę do ładowania szybkiego. Ta to w ogóle nieużywana nówka sztuka. Ta widać, że była używana i też fajna, że jest na takim, nazwijmy to, sprężynie. Bardzo rozciągliwy materiał, bardzo fajnie to wszystko działa. Mieliśmy tu koła wsadzone, także troszeczkę jest, wiecie, przybrudzone. Roleta bagażnika, elektrycznie otwierana, zamykana klapa bagażnika. Z fajnego wyposażenia mamy kamery 360, można to sobie poznać po tym, że kamerka jest z przodu generalnie umiejscowiona. Tak wygląda auto w środku, tutaj z drewnem i dobrze, bo wychodzi jeszcze z Black Piano. Z Black Piano, no to Black Piano niestety w Mercedesie bardzo szybko się zużywa. Miejsca z tyłu, pomimo że to jest mały SUV, jest dosyć fajnie. Tutaj kierowca, który jechał tym samochodem, nowy właściciel, zmiennik pan Stanisław, ma 2 metry wzrostu, także zobaczcie, za dwumetrowcem naprawdę tego miejsca jest sporo. Tutaj mamy dokumenty z Mercedesa, to od razu pokażę. Wszystkie fakturki, zobaczcie, wszystko robione w Mercedesie w tym aucie. Każda faktura z autoryzowanej stacji. Tutaj nasze dokumenty w teczce Auto Import Nieporęcz. I przechodzimy, słuchajcie, do przodu. I uważam, że tu są fajne rozwiązania, które warto Wam pokazać. Co mi się w Mercedesach podoba, jak są w pełni elektryczne fotele, zwróćcie uwagę, jest wszystko wyprowadzone na boczek. To już jest stosowane chyba od modelu W211. Z pamięciami obydwa fotele.
To mi się podoba, bo tutaj wszystko sterujecie elektronicznie. Możecie sobie regulować, zobaczcie, zagłówek i wszystko to jest bardzo czytelne. Ludzie, którzy nigdy nie jeździli na przykład z elektrycznymi fotelami, z elektryczną regulacją, zawsze szukają u mnie, jak ustawić fotel, a tutaj wszystko sobie wsiadacie, widzicie. Oczywiście grzane fotele, nagłośnienie podstawowe, aczkolwiek dobrze gra. Elektrycznie składane lusterka. Bardzo fajna kierownica, zobaczcie, z łopatkami zmiany biegów. No i tutaj cały touchpad i sterowanie właśnie Mercedesem z tego właśnie poziomu. Walimy sobie samochód, żeby Wam pokazać, bo pierwszy raz pokazujemy Mercedesa, więc warto pokazać, jak on wygląda. Tutaj jeszcze jest stary system. W nowych Mercedesach macie tutaj ekran połączony. Tutaj mamy jeszcze dwa ekrany oddzielne. Auto mamy już, słuchajcie, odpalone i chcę Wam pokazać tutaj tryby jazdy. Tryby jazdy mamy Comfort, Eco, Sport, Sport Plus i Indywidual. W Indywidualu możecie sobie generalnie ustawić, jak chcecie, żeby były... Poczekajcie, bo mi mryga strasznie ekran, teraz nie będzie mrygał. Co mamy jeszcze? Mamy tryby, zobaczcie, hybrydowe. Mamy E-Mode, Hybrid, E-Safe i Charge. Charge to będziemy mogli sobie doładowywać podczas jazdy z silnika właśnie baterię. Gdyby była rozładowana, teraz jest rozładowana do zera, bo żeśmy tutaj jeździli, troszeczkę testowali. Więc tak to wygląda. Pokażę Wam, jak działają kamery. I tutaj ważna rzecz w Mercedesach, lewarek zmiany biegów jest w prawej manetce. To trzeba się do tego przyzwyczaić. Tak wygląda, słuchajcie, kamera 360 i uważam, że wygląda bardzo fajnie. Troszeczkę nam pika, bo mamy z tyłu założone moje ramki. Tutaj mamy kamerkę 360, tutaj mamy kamerę z tyłu i uważam, że to jest fajne rozwiązanie. W Volvo na przykład zapala się tylko kamera 360. Ja wolę to rozwiązanie, bo tutaj widzę swój samochód, tutaj widzę generalnie to, co mnie najbardziej interesuje. I zobaczcie, jak fajnie linie są rozlokowane tutaj. Bardzo ładnie to generalnie wygląda. Sterowanie takimi przyciskami, te przyciski bardzo fajne. Dobrze, że tak powiem, się nimi. Dobre to kliknięcie jest, nie ma tutaj żadnego, że tak powiem, wiecie, problemu. Nawigację Wam pokażę generalnie. Tu jest ukryte menu. Tutaj mamy generalnie jakieś opcje pojazdu. Zobaczcie, jaki nam Mercedesik wjechał. Szkoda, że takich felg tutaj nie mamy w tym akurat aucie. A tu generalnie sobie zobaczymy, jakie zużycie było. Poczekajcie. Jak klikniemy, czy nam pokaże. A to jakieś takie statystyczne rzeczy. Dobra, nawigację Wam pokażę, jak działa. Znaczy, jak wyświetla generalnie. Żebyście widzieli. Klimatyzację klientom odpalimy. Zwiększymy temperaturkę. Pokaż mapę. Wszystko po polsku. I generalnie tutaj sobie regulujecie tym kółeczkiem. Jeszcze jest taki touchpad, możecie sobie palcem jeździć i regulować. Dobra, przechodzimy pod maskę. Chcę Wam pokazać, jak wygląda ten cały zestaw hybrydowy w Mercedesie pod maską. Jak wygląda miękka hybryda od Mercedesa pod maską. Silnik dwulitrowy, łączna moc tego całego systemu ponad 320 koni. Także naprawdę jest czym tutaj pojechać. Napęd oczywiście 4x4, jak w każdej hybrydzie. Jak widzicie, silnik niemyty, nie, tutaj nie, nic nie szykowane. Auto bezszkodowe, bezwypadkowe. I nic przy tym samochodzie generalnie z dziwnych rzeczy nie było robione i to jest bardzo ważne przy właśnie autach sprowadzanych. Samochód sprowadzony ze Szwecji, standardowo już na nasz rynek. Znaczy no, przez nas sprowadzamy zazwyczaj auta właśnie ze Szwecji, także warto, że tak powiem, w takie auta się zaopatrywać, bo mamy pewność zakupu właśnie auta bezwypadkowego. Z jakichś uszkodzeń lakierniczych, które pozostały, mamy tutaj drobne, zobaczcie, zadrapanie jakieś parkingowe i tutaj na rogu, na tym plastiku. Można generalnie te plastiki przykładowo polakierować w kolor nadwozia, to też będzie jakiś dodatkowy zabieg stylistyczny, aczkolwiek no też troszkę pracy by było przy tym, żeby to generalnie odnowić, polakierować. Robimy, słuchajcie, podsumowanie. Jedziemy na stację SKP, żeby Wam pokazać Mercedesa od spodu, no bo u nas występuje pierwszy raz i warto go pokazać właśnie, rozwiązania Mercedesa, jak jest auto zabezpieczone antykorozyjnie jego podwozie, a Mercedes tutaj zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę. Zobaczymy Mercedesa od spodu, jak jest osłonięty. Wielce mamy pierwszy raz, więc warto pokazać, jak jest Mercedes zabezpieczony. Duże osłony plastikowe, zobaczcie, nawet tu na środku skrzynia, jak ładnie osłonięta. W niektórych samochodach tej osłony nie ma. Tutaj osłonięty, zobaczcie, wydech dodatkowo, no naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Wydechy, zobaczcie, jeszcze idą normalnie. Macie normalnie jeszcze wydechy. Tutaj prawilna pucha. Zawieszenie. Most z tyłu. Bardzo ładnie jest zabezpieczony, powiem Wam szczerze, Mercedes od spodu, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie takie antykorozyjne. Nawet ta osłona, zobaczcie, jak porządnie wykonana. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jedziemy na podsumowanie na plac.
Czas na podsumowanie, słuchajcie, Mercedesa GLC 350 E-Coupe. Widzieliście go z każdej możliwej strony. Auto sprowadzone na indywidualne zamówienie. W moim ulubionym czarnym kolorze, aczkolwiek no jak jest nawoskowany, wypolerowany, to już ten kolor robi robotę i może się podobać. Samochód, słuchajcie, finalnie wyszedł bardzo korzystnie, poniżej 140 tysięcy złotych. Zaznaczam, że jest to miękka hybryda z wtyczką. Gdzie ta wtyczka jest, to już Wam pokazuję, bo nie pokazałem. W fajnym miejscu i dziwnym. Tutaj mamy wtyczkę do ładowania. Tutaj sobie otwieramy generalnie, czekajcie, cały czas zamknięte. Dobra, już mamy otwarte, tutaj mamy gniazdko i taki patent sobie Mercedes wymyślił właśnie z taką klapeczką dodatkową. Musi być auto zawsze otwarte, żeby to móc otworzyć z tyłu. Nie z przodu, nie z boku, tylko z tyłu do ładowania i tutaj sobie podpinamy port. I przez ten port, że tutaj jest, to nie ma akcyzy, tylko musimy uzyskać tak zwane zwolnienie z akcyzy i ten samochód takie zwolnienie oczywiście przez nas uzyska. Jeżeli jesteście zainteresowani takim samochodem, zapraszam na naszą stronę www.autoimportnieporent.pl i taki samochód Wam po prostu sprowadzimy. Jest link do strony na Bloket. Na Blokecie sobie takiego auta szukacie, wysyłacie linki, tak jak tutaj Pan Stanisław wysłał link do mnie. Wcześniej co prawda mieliśmy kupić Volvo XC90, czyli zupełnie inny segment, ale koniec końców padło na Mercedesa i uważam, że bardzo fajny wybór i bardzo ciekawy samochód. Generalnie spalanie średnie według katalogów jest poniżej, słuchajcie, 5 litrów takiego SUV-a. No, myślę, że te 6-7 litrów trzeba tak realnie liczyć, ale 330 koni prawie mocy to jest naprawdę super spalanie i bardzo dobry wynik. Takie auto właśnie udało się sprowadzić na zamówienie moich klientów. Mam nadzieję, że będą bardzo zadowoleni z tego samochodu. Kilka prac takich stylistycznych przy nim wykonaliśmy. A, jeszcze wykonywaliśmy przecież poprawkę fotela kierowcy. Teraz wygląda jak nowy. Zaraz może wrzucę w filmie na YouTubie, może będzie pokazane, jak ten fotel wyglądał. Ten cały element u mojego tapicera został wymieniony. To jest nówka sztuka. I te elementy niestety w fotelach Mercedesa się zużywają. To jest taka standardowa usterka tych samochodów. Nieważne czy GLC, czy C-klasa, czy E-klasa. Ten typ tak ma. Także kilka prac przy tym aucie zostało zrobionych. I klienci właśnie wyjeżdżają dzisiaj swoim wymarzonym samochodem. Po tych poprawkach już będą, myślę, bardziej zadowoleni niż przed. Aczkolwiek to wszystko było ustalane też przed zakupem. Jesteście zainteresowani współpracą? Zapraszam na www.autoimportnieporent.pl i możemy Wam właśnie takie fajne autko sprawdzić. Ja robię kilka zdjęć i nagrywamy standardowo wyjazd tego samochodu z naszego placu, bo warto takie auto po prostu pokazać. Trzymajcie się, na razie, widzimy się w kolejnych prezentacjach. Pozdro! Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not.